No jesteśmy tutaj, proszę Państwa, na ulicy Żytnia, akurat mamy dobre oświetlenie, nie za jasno, nic w nas nie świeci. Radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langström Extra. I jak chcesz, tak mów, Radio Sowa, proszę Państwa, które podsłuchuje. No proszę Państwa, jak spadnie szpilka, no to wszystko u nas słychać. Tak potrafimy nastawić czujność naszych mikrofonów, że wszystko słychać. Chodzi o Faustynę. Faustyna wzywa naród, tak jak kiedyś żydowski, podły, krnąbrny i otwartym karku. Wzywa, żeby nie obgadywali się wzajemnie. Żeby ten język ucięli sobie. Lepiej jest nawet rękę obciąć, prawda, jak to złodzieje są teraz, mafie reprywatyzacyjne, niż z dwoma rękami pójść do piekła, czyli że nie wejść do królestwa. Lepiej.